Cześć, w naszej szkole dużo się wydarzyło. Mieliśmy wystawę komórek i szopek bożonarodzeniowych robionych przez naszych uczniów. Odbył się także wernisaż galerii zdjęć Dawida Marcinkowskiego. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Który z pomysłów naszych uczniów najbardziej Pani się spodobał? Ja w ogóle jestem pod wrażeniem całości tutaj i koncepcji i przeprowadzenia tego konkursu. Ja przede wszystkim muszę pogratulować koncepcji i naprawdę takiej otwartości uczniowskiej, ale również z tego miejsca serdecznie podziękuję i pogratuluję osobie, która wspierała, czyli opiekunowie Pani Małgosi Jedna-Cantkowiak, bo tutaj są wielkie słowa uznania. Jeśli chodzi teraz o pomysłowość, no powiem szczerze, dzisiaj weszliśmy z panem dyrektorem do szkoły i niewiele z rzeczy w ostatnim czasie mnie zaskoczyło, tym bardziej miło. Stąd też po wejściu do szkoły uznałam, że cudownie jest mieć ludzi, którzy potrafią wprowadzić coś, co powoduje, że człowiekowi jest lepiej i że jest łatwiej w życiu. To między innymi ta wystawa, bo to jest taki wizerunek, który pokazuje, że można w pięknym otoczeniu wspaniale sobie funkcjonować. Pomysłowość młodzieży jest rewelacyjna. Ja nie potrafię powiedzieć, która jest piękniejsza, bo one każda jest w innym stylu. Każda, ja jestem matematykiem, w związku z powyższym dla mnie jest to rzecz, która no, wzbudza wielkie uznanie, wielki podziw i robi wrażenie. I za to wszystko naprawdę dziękuję, zwłaszcza w obliczu zbliżających się świąt, gdzie potrzeba nam spokoju, piękna i wyciszenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziś opowiemy Wam o wystawie pod tytułem Wszyscy jesteśmy zbudowani z komórek. Zapraszamy na krótki wywiad z nauczycielem biologii, panią Ewą Wojciechowską. Zapraszamy. Skąd pomysł na wystawę tak pięknych komórek robionych przez uczniów? Ten pomysł zrodził się stąd, że w pierwszych klasach jest to zadanie, obowiązkowe zadanie domowe, gdzie uczniowie mają wykonać właśnie model komórki zwierzęcej lub roślinnej. I te komórki tutaj na tej wystawie zgromadzone pochodzą z 7 lat. Te najpiękniejsze, te najtrwalsze i te najładniejsze zostały właśnie tutaj wyeksponowane. To na pewno nie są wszystkie komórki, które były ciekawe, no bo z niektórych pewnie dużo by nie zostało, ponieważ były zrobione z produktów, które mogłyby ulec zepsuciu. Jakie to były pomysły? Dokładnie tak. Pomysłów na wykonanie model komórki jest bardzo wiele. Są to modele wykonane właśnie z materiałów nietrwałych i na przykład materiałów żywnościowych, które są bardzo piękne, czy to jest galaretka, czy na przykład makaron, ale to są rzeczy, które no, nie mogą być na wystawie, bo są po prostu nietrwałe. Jaki był najdziwniejszy model, który przychodzi Pani teraz do głowy? Najdziwniejszy model komórki to, Tomku, możesz podać. Tak, tak, tak. Taki bardzo pomysł oryginalny w chlebie, komórka. A skąd zrodził się pomysł wystawy, zorganizowania wystawy? Pomysłodawcą tej wystawy był jeden z naszych uczniów wchodzących do klasy pierwszej. Co pani trzymała w rękach? To jest też model komórki, który był bardzo oryginalnym pomysłem, bo to jest w żelu do włosów. To jest żel do włosów? Pudełko żelu po włosów. A to jest żelatyna? No nie, no żel do włosów. Z zatopionymi organelami komórkowymi.
Jedna z komórek przemówiła do nas i wykorzystaliśmy to do przeprowadzenia z nią wywiadu. Zapytamy jej organele, jaką pełnią funkcję. Co to jest cytoplazma? Cytoplazma wypełnia wnętrze komórki. Jest to półpłynna, złożona substancja zawierająca liczne związki organiczne i nieorganiczne, które są rozpuszczone lub zawieszone w wodzie. W cytoplazmie zachodzą wszystkie istotne procesy życiowe komórki. Do czego jest potrzebna błona komórkowa? Błona komórkowa, struktura tak cienka, że niewidoczna w mikroskopie świetlnym. Otacza cytoplazmę i jest elastyczna, pozwala to licznym komórkom zmieniać kształty. Błonę komórkową tworzą tłuszcze i białka, dlatego w podwyższonej temperaturze łatwo ulega uszkodzeniu. Błona komórkowa jest półprzepuszczalna. Oznacza to, że tylko wybranym substancjom pozwala wnikać do komórki i ją opuszczać. Jaką funkcję pełni chloroplast? Chloroplasty, czyli ciałka zieleni, swoją barwę zawdzięczają chlorofilowi. Chlorofil jest zdolny do wychwytywania światła. W chloroplastach odbywa się proces odżywiania roślin, fotosynteza. Chloroplasty ustawiają się w komórce w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać światło słoneczne. Do czego służą mitochondria? Mitochondria. Pałeczkowate struktury odpowiadające za przetwarzanie energii, czyli komórkowe elektrownie. W nich zachodzą tlenowe reakcje procesu oddychania komórkowego. Rozkład, czyli utlenianie, cukru z uwolnieniem energii. Energia ta niezbędna jest do przetwarzania substancji, co umożliwia m.in. wzrost i podział komórki. A ściana komórkowa? Ściana komórkowa nadaje komórce kształt. Co to jest wodniczka? Wodniczka, czyli wakuola, jest największym elementem komórki roślinnej. Może zajmować nawet 90% objętości komórki. Wypełnia ją głównie woda. Działa jak dętka w piłce. Gdy wodniczka jest pełna, komórka jest jędrna i sprężysta. Zwiędłe rośliny, które utraciły za dużo wody, mają małe wodniczki. Najczęściej w wodniczce gromadzą się substancje niepotrzebne. Dlatego niekiedy nazywa się ją komórkowym śmietnikiem. I teraz chyba najważniejsze, co to jest jądro komórkowe? Jądro komórkowe, struktura zawierająca materiał genetyczny i kierująca wszystkimi czynnościami życiowymi komórki. Materiałem genetycznym jest DNA. Jest jego bardzo długie, przypominające nici, cząsteczki zorganizowane są w chromosomy. W chromosomach znajdują się geny. Najczęściej w komórce jest jedno kuliste jądro, tylko w niektórych komórkach jąder jest więcej lub mają inny kształt. Rozmawiam z Dawidem Marcinkowskim, autorem Szkolnej Galerii Zdjęć. Co skłoniło Cię do wykonania tych fotografii? Znaczy się, jak mam aparat i mam ciekawe miejsca do zrobienia tych zdjęć, to po prostu je robię. Czy jesteś dumny z tego, że Twoje zdjęcia zostały w ten sposób wyróżnione i można oglądać je na korytarzu naszej szkoły? Tak, bardzo. Znaczy się, ja robiłem zdjęcia dla pani Jedna z Antkowiak. Zbierała ona te zdjęcia, a potem mi powiedziała, że będą wywieszone przed aulą. Jestem bardzo zadowolony, że nasi uczniowie mogą zobaczyć moje zdjęcia. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy też wiele innych Twoich zdjęć. Zapraszam do obejrzenia galerii. Robiłeś je tak spontanicznie, czy raczej ustawiałeś sobie niektóre... Nie, no to jest suche. Ustawiałeś. Te znowki. Te krople też tak nie na listę. Ustawiałeś znowu. Te kaczki nad jeziorem są ustawiałe. O, o.
Tą matę podobałeś. Cześć! Przez ostatni miesiąc w naszej szkole dużo się wydarzyło. Mieliśmy już wystawę komórek robionych przez naszych uczniów. Dzisiaj oglądam... Nie no. Ściana komórkowa nadaje komórce kształt. Jest sztywnie zbudowana, a przede wszystkim... Zjebałem.